Dzień dobry, jak dziś jesteśmy na CSGO Skinsie. Najważniejsze, jeżeli chcesz grać na stronie, to wpisuj kod MRC. To mega ważne, jest też 10% bonusu i darmowe 2,10 zł. My tymczasem mamy dzisiaj 4000 zł, ale tak nie do końca. Jak wejdę w swój ekwipunek, znajduje się tu 56 tysięcy zł. Teraz musimy przenieść się troszeczkę w przeszłość, żeby pokazać wam, co się wydarzyło. Gdzie idziemy? Na 1% skrzynka Ruby. Dałem 9, co interesuje najbardziej, to jest koszt 54 tysięcy zł. Jedno tworzenie to jest 2000 zł, więc stać nas ich na aż 9. 9 prób na jedną z tych kos. Pierwsze otworzenie. Bang. Ja pierdolę! Już chciałem skakać z radości! No już chciałem skakać z radości! 2. No tutaj to ogólnie bez emocji. 3. Bez emocji. 4. No dokręć, dokręć. 5. Proszę. Tak! Tak! O to chodzi! 54 tysiące złotych Ruby! Dokładnie, wydarzyło się to, że w naszym ekwipunku pojawił się M9 Bayonet Doppler Ruby Factory New. Kosztuje on 54 tysiące złotych. Dodatkowo mamy tu kilka innych skinów ciekawych, więc zawsze spoczko. Dzisiaj to wszystko, proszę państwa, sprzedamy. I tak jesteśmy na ogromnym plusie od tego, co ostatnio wygraliśmy. I zagramy sobie jakieś fajne jakieś battle, myślę. Więc skoro tyle wygraliśmy, to zafunduję wam chociaż troszeczkę fajnego contentu w dzisiejszym odcinku. I zrobimy kilka fajnych bitew. Tak, żeby może wyjść na plus, może nie, zobaczymy. Pierwsza bitwa, 6600 zł, zrobimy sobie ją na 3 graczy. Lecimy sobie z Michaelem i tu może sobie dodamy... O, jest Isamu, to lecimy z Isamu sobie. Pierwsze chyba wygrywamy, dokładnie, bo dostaliśmy MW. Bardzo fajnie, z pierwszej skrzyneczki. A Kasimów też bardzo dobrze. A no na razie Isamu tutaj ewidentnie wygrywa, bo dostał Pritstreama, ale to jest na spokojnie do odrobienia. Teraz my dostajemy Pritstreama, bardzo dobrze. 1600 zł, on tutaj dostał rękawiczki. Jakby to powiedział David Jasper, utrzymajmy tą przewagę, widzowie, utrzymajmy tą przewagę. I będzie dobrze, dostajemy taką... No, no jest bardzo close, bym powiedział, bo... O, Ursusik poleciał, ten Ursusik 700 zł, więc bardzo dobrze. No i teraz Amethyst Case mogą wszystko zmienić. Oho, no chyba to mamy. No chyba to mamy, widzowie, no chyba to mamy. Skoro tak, skoro nam Dopplerek poleciał, Falsio, mamy to 100%. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to sporo siana znowu dla nas, 13 tysięcy... Ej, co tu się stało? Ej, co on dropnął? Ej, przysięgam, naprawdę przysięgam, że ja byłem pewien, że ja wygrałem tą bitwę. Teraz to ja jestem sik-szak-szok, nie? No lecimy sobie, myślę, że jeszcze raz. No skoro już mamy tyle pieniędzy, damy sobie może jeszcze 3 luksuri. Może dołożymy glovesy. Może tu po jednej. 5 koła na rzut, tak o. Brzmi dobrze, co? Myślę, że brzmi dobrze. No powiem szczerze, że Rosso tutaj na razie nas kosi, nie? To Rosso 3 razy dropi uspa za... Ura, tutaj poleciał suwenir na szczęście. Okej, MW? Nie, w ten niestety, szkoda. No dobra, no na końcu są drogie skrzynki, więc wszystko się może odbić. O, jeszcze i Samu nas dogonił. Oj, 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 średnio, średnio, bardzo słabo. No i 3 skrzynki, 600 zł nadgonienia. Bardzo słabo, bardzo ma szansa, bardzo ma szansę, że to wygramy znowu. Oj, no teraz to chyba jest nie do wygrania, widzowie. No coś magicznego by się musiało tutaj wydać, żebyśmy to wygrali, nie? Nie, oj, 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 nie, 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 nie. W ogóle to przegraliśmy, było dać, kurde... No słabo, słabo. I tak to właśnie jest, przegrywa się 12 tysięcy złotych w 2 case battle, ale troszeczkę kontentu wam dostarczyłem, tak? Z tego, że nam tak siadło ostatnio. Ale wiecie co, ja zauważyłem, chyba zauważyłem potencjał w tej skrzynce, bo tu bardzo ładnie nam dawała ta skrzynka na tej case battle. I zobaczmy, jak ona daje. 530 zł sobie otworzymy. 520, nie najgorzej, tak szczerze, nie najgorzej. Może jeszcze raz? 347, no... 433. Znowu tragedia niestety poleciała, widzowie. Tutaj nam oddało, więc spoko. Dead by Kitty nam teraz poleciało, więc w sumie spoko. To powinno być, no prawie było na plus, bo to 30, no było blisko. Pod content, 7 knife case'ów, 4 graczy, underdog. Powiedziałem, że chcę underdoga i wiem, że będę tego żałował. Losujemy boty. Wiem, że będę tego żałował tego underdoga, jestem tego pewien, ale dobrze. No gorzej od nas lotera, więc spoko. Obyśmy tylko nie dostali jakiejś fajnej kosy, nie? No dobra, na razie z botem Rosso się bijemy. Bardzo drobno, bardzo równo ogólnie dropimy te kosy. Tylko, że on musi mnie wyprzedzić, ten bot Rosso. Wiedziałem, że będę tego żałował. Po prostu to wiedziałem, że będę żałował tego underdoga. No ja byłem po prostu pewien, że będę go żałował. O Boże, no Boże, o Boże, no. No więc tyle, dzięki za oglądanie. Początek odcinka był fajny, jak widzieliście z tym Dopplerkiem. No teraz no niestety,
20 koła na minus pod content. Czasami tak trzeba. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niedługo. Yo.